30 november, czwartek, witam Crypto Flash, info z kryptowalut, spekulacja na kryptowalutach, a także zaglądamy na rynki tradycyjne. Z tych przeglądów od rynków tradycyjnych to m.in. w Polsce odczyt inflacji miesiąc do miesiąca czy rok do roku, z Ameryki dane na temat sprzedaży domów, zasiłek dla bezrobotnych i nie tylko. Zapraszam do zapoznania się, zaczynamy od rynków tradycyjnych. Optymizm, świeży optymizm, iż gospodarka uniknie recesji oraz ciągłego optymizmu w kwestii przyszłego roku, w kwestii obniżek stóp procentowych Fed. No i ten prognostyk jest dość obiecujący na tle wszystkich rynków tradycyjnych. Rentowność obligacji skarbowych zwiększa swoje straty z poprzedniego dnia w wyniku trwających zakładów na obniżki stóp procentowych. Po komentarzach gubernatora Rezerwy Federalnej Christophera Bowlera, ten we wtorek zasugerował, że polityka pieniężna amerykańskiego banku centralnego jest dobrze przygotowana do schłodzenia inflacji. Uwagi te uznano jako kolejną oznakę, że Fed zakończył podwyżkę stóp procentowych, a inwestorzy zaczęli ustalać cenę stóp procentowych w nadchodzącym roku po zauważalnie bardziej gołębiej ścieżce. Ropa naftowa zyskała w środę, gdyż inwestorzy rozważyli także nieoczekiwany zapas amerykańskiej ropy w górę i zakłócenia w dostawach na Morzu Czarnym, a to jest przed kluczowym spotkaniem OPEC+. To chodzi o piątkowe spotkanie. Giełdy w Azji pod presją słabych danych z Chin, jednak prognozy są dobre za listopad i większość azjatyckich spółek utrzymały się w tych pozytywnych przedziałach, wskazując na utrzymujące się jednak w Chinach osłabienie największej gospodarki regionu, jednak część indeksów odnotowała listopadowe większe wzrosty. Dziś dokładnie, a dokładnie za 7 godzin, czyli czytajmy godzina 17, rozpoczyna się konferencja online kryptowalutowa Dev3Con Online. Jest to seria bodajże płatna z biletem za $9, z tego co widziałem. No i temat kryptowalut, jakich mamy tutaj postacie i schedule, terminarz. Zapraszam do zapoznania się, oczywiście informacje zawarte będą pod materiałem. Wydarzenia z Unii Europejskiej, dziś m.in. Europejski Obszar Edukacji, jakość edukacyjna i szkolenia dla wszystkich w Unii Europejskiej. To jest 6. Europejski Szczyt Edukacyjny, 30 listopad, Bruksela. I z tego co widziałem, jest także transmisja online, a więc będzie możliwość zobaczenia działania dotyczącego klimatu. Unia Europejska, program wydarzeń towarzyszących w specjalnym pawilonie podczas 28. konferencji stron ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie klimatu, a to będzie w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dziś miejsce ma także trzecie coroczne wydarzenie dla konsumentów cyfrowych, a na celu ma dyskusję na temat bieżących problemów konsumenckich w kontekście transformacji cyfrowej. Dostępna transmisja na żywo, czwartek od godziny 9 do 13. No i to jest trzecie coroczne wydarzenie dotyczące konsumentów cyfrowych. Tutaj zostaną zorganizowane ponadto dwa panele w celu wymiany informacji ze środowiskiem akademickim, stowarzyszeniami konsumentów i przedsiębiorców oraz władzami krajowymi na ten temat. To się nie zdarzyło Bitcoinowi od 6 lat. Chodzi o podaż BTC na giełdach kryptowalut, gdzie ta spada do najniższego poziomu od 6 lat, wynosząca 5,38%. I ten wzrost Bitcoina powyżej $38,000, spadek na giełdach, a to jest w obliczu od grudnia 2017 roku. Urzędnicy BlackRock ponownie spotkali się z urzędnikami SEC w sprawie Bitcoin ETF Spot. To szczegóły spotkania według Bloomberg Analitycy, gdzie BlackRock negocjowały, czy też renegocjowały umowę w sprawie funduszu Bitcoin ETF. Wypisana jest lista osób BlackRock z SEC, jakie tutaj towarzyszyły tymże spotkaniom, a rzeczowy fundusz ETF Bitcoin można pisać jako rodzaj funduszu notowanego na giełdzie. No i tutaj są spekulacje, że 10 stycznia wszystkie Bitcoin ETF mają zostać zaakceptowane, a to się składa z tą rakietą SpaceX Doge'a 12 stycznia. Między innymi zakątkiem tego spotkania było, iż BlackRock stara się stworzyć bardziej atrakcyjny produkt dla inwestorów, stosując metodę niepieniężną w przypadku swojego spotowego funduszu ETF BTC, lecz SEC prawdopodobnie zakwestionuje to, iż tutaj będzie skłonna zatwierdzić bardziej skoncentrowany na gotówce fundusz ETF Bitcoin Spot. Franklin składa o wartości 1,5 biliona miliarda dolarów w aktualizacji swojego wniosku Bitcoin ETF. To wczorajsza informacja, a dziś update z ich strony. No i jak są tutaj informacje, wszystkie są gotowe do zatwierdzenia na dzień 10 stycznia przyszłego roku. Tajemniczy wallet Wielorb Bitcoina wciąż codziennie podtrzymuje swoją pasę zakupów. No i wczoraj zakupił ponad 539 bitcoinów, a łącznie gromadzi ich już 1178 i ten wallet jest obserwowany. Gromadząc krok po kroku na ten potencjalny, miejmy nadzieję, bull run przyszłego roku.
IOTA zakłada w Abu Dhabi fundację o wartości 100 miliona dolarów na rzecz ekspansji na Bliskim Wschodzie i ten wzrost na tej kryptowalucie także miał swoje miejsce, a ta jako pierwsza otrzymała zgodę organów regulacyjnych w Abu Dhabi po tym, jak jej organ finansowy przyjął na początku miesiąca nowe powiązane prawo. IOTA, twórca technologii Open Source Blockchain, 29 listopada wczoraj ogłasza, iż zakłada fundację, aby skoncentrować się na rozwoju technologii rozproszonych rejestrów w regionie Bliskiego Wschodu. Elon Musk mówi reklamodawcom, którzy próbują szantażować X i się pieprzyć. Właściciel miliardera X ostro skrytykował reklamodawców, którzy porzucają platformę z powodu jego kontrowersyjnych postów i to jest wypowiedź z jego wywiadu. Jest to nawet audio zawarte. This had been said online. There was all of the criticism. There was advertisers leaving. We talked to Bob Iger today. I hope today. They stop. You hope? Don't advertise. You don't want them to advertise? No. What do you mean? If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go fuck yourself. But go fuck yourself. Is that clear? I hope it is. Hey, Bob, if you're in the audience. Well, let me ask you then. Jak słyszeliśmy, hej Bob, a tu chodzi o dyrektora generalnego Disneya Boba, który także był na widowni, mówiąc cześć Bob, ponieważ ta firma była jednym z kilku reklamodawców, którzy opuścili platformę X. Musk sugerował także, że wszędzie widzi ludzi, którzy tutaj zależy na tym, aby dobrze wyglądać, jednocześnie czyniąc zło. Pierwszy ich kontynuował Musk, który był na fali swoich wypowiedzi. Sam komentator właśnie polityczny Colin Rack stwierdził, że właśnie dlatego Elon był idealną osobą do kupienia Twittera. Informacja już znana, iż Cristiano Ronaldo oczywiście trafił w USA z pozwem o wartości 1 miliarda dolarów za promowanie firmy kryptograficznej Binance. I chodzi o tę reklamę, ta kwestia w marketingu została podana. A prawdopodobnie dla Ronaldo jest to żadna kara. Filipiny. Binance działa bez licencji, to jest ostrzeżenie przez Krajowy Organ Nadzoru Papierów Wartościowych. Filipińska SEC ostrzega, że tutaj w tym kraju ten podmiot działa bez niezbędnych licencji, a rzecznik Binance powiedział, że firma podjęła proaktywne kroki, aby rozwiązać te obawy SEC. Wczorajsza informacja o śmierci Mangera, inwestora w wieku 99 lat i oczywiście shitcoin, który powstał, zrobił bodajże 30x, no i tak to niestety brzydko wygląda w kryptoświecie, pump and dump, ta informacja wczorajsza, jak jest wykorzystywana w takich zakątkach, brak słów. Telegram, kryptospekulacja chat, a także kryptospekulacja podgrupy, zapraszam, pyta Mateusz, kiedy będzie kolejny podcast, czy też dyskusja na Telegram. Kadabra Oliver, no zapraszam do informacji także z jej strony, a myślę, że od stycznia, z mojej strony, te większe tempo także powróci po grudniowym, mniejszym nakładzie czasu na kryptowaluty. Tutaj także chciałbym sprostować użytkownika Mila Repa, który jest gościnnie na naszej grupie w kwestii Kao, Kuom, Osak, osobnik ze wschodu, że tak powiem, podsyła swój projekt, a ten projekt zaznaczony już jest w kryptospekulacja podgrupy Degen Casino Low Cap. No i on tu dwa projekty zarzuca, między innymi ten wczorajszy Gamma Wallet, market cap w okolicach 300 tysięcy dolarów, a także ten wcześniejszy z etykietą z Hub, Symbol Hub. De facto może to nie są jakieś shitcoiny, Degen Casino, a mają swoją użyteczność. No i tak Gamma Wallet, market cap tak 110 tysięcy, to mamy hodowlę 291. Czym jest ten projekt, to już kwestia analizy własnego researchu. Jednak uważam, że ten osobnik nie podsyła tutaj typu zagrań pump and dump. Oraz ten drugi projekt, market cap 500 tysięcy, tutaj jest współpraca z Bad Idea. A innym, może ryzykowniejszym zagraniem, choć de facto walletami, jakie tam stoją i osobami, które się tym potencjalnie zajmują, market cap w okolicach tutaj 1-2 milionów dolarów, to jest ten Anycoin, który zmienia swoją nazwę przy każdym spaleniu 1 miliona sztuk. No i tutaj mamy też hodlerów niecałe tutaj 200. Potencjalnie o tym projekcie już m.in. Coach Crypto sugerował. No i ta narracja zmiany nazwy jest pewnym rodzaju wyznacznikiem, bowiem może się gdzieś nazywać Pepe, jutro Ship i innych kwestii narracji. Choćby sam tweet Elona i zmiana szybko nazwy może tutaj spekulacyjnie takie objawy shitcoina czy też degeńskiego zagrania wykonać. Kryptospekulacja podgrupy Layer 1 Proof of Work i tutaj Arkowy Miner z Michałem wymienia swoje zdanie. Chodzi o fork Kaspach, Carlsen Network
jest dostępny i kopię go tutaj. Jeden z nich, z tego co pisał Arkowy, jest dostępny na Discordzie. Ich pewien zakup jeszcze nie ma na giełdach. No Arkowy to jest tutaj, że tak powiem, wyjadacz małych projektów, jak tych początkowych faz innych, mniejszych low cap. Projekty krypto, czy słyszałeś? O, no i właśnie tak, 12 ta rakieta Doge. A w projektach krypto, czy słyszałeś? O, między innymi Klaudiusz, Arkadiusz zarzuca temat, iż kupił ZK, co najmniej ZK i cena wejścia po uwzględnieniu swoją narracją, także ZK przypada, a twórcy zamknęli płynność do roku 2025. No i podsyła wszelkie informacje, linki, marketing wolek, sam projekt wydaje się interesujący, według niego i mieć spory potencjał. No i tak oto to wygląda na interwale dniowym, także dość ciekawie. Tutaj mamy może tą podłogę uklepaną dla chcących rozgrywać ten typu projekt. Market cap 600 000. Czwartek, dziękuję, kryptospekulacja.